Dzień dobry, kłaniam się nisko Państwu, nazywam się Krzysztof Stanowski. Ale mnie zaskoczyłeś teraz, a ja Robert Mazurek. Ale to jest naprawdę dzień dobry. Tak, naprawdę dzień dobry, naprawdę zaczynamy i już. Pewnie spodziewacie się podziękowań za to, że wzięliście udział w zrzutce. W zrzutce, która zresztą, no co tu okazała się wielkim sukcesem. Wielkim sukcesem. Mieliśmy zebrać 350 tysięcy. Zebraliśmy aktualnie 489 i to jest mega wynik, bo to oznacza, że faktycznie zmienimy życie jednej rodziny. I tutaj. A pewnie nie jednej, bo mamy nadwyżkę, więc rodziny poszerzonej, rodzinny de facto dom dziecka. My to zrobimy. I spodziewajcie się, że tam pojedziemy i naprawdę dotrzymamy słowa. Będziemy Katarzyną Dowbor. Poniekąd. Ty będziesz bardziej Katarzyna, a ja bardziej Dowbor. No lepiej sobie wybrałeś, powiem ci szczerze, że ty jesteś tym przystojnym Dowborem, tak? Dobrze, posłuchaj. Zrobimy to, ale żeby nie było tak miło, że wam, drogie misie, dziękujemy, to chcielibyśmy od razu powiedzieć, że dziękujemy 15 617 osobom. 19. Nie. 15619. Nie, bo te dwie osoby to jesteś ty i ja. A dobrze. No, widzisz, dobrze. Chciałbym się od razu tak za dużo podziękować. 15617 serdecznych podziękowań. Chcę wam powiedzieć, że jesteście naprawdę super. Mówię to zupełnie poważnie. I nie ma znaczenia, czy ktoś wpłacił zylion czy zetę. Naprawdę dzięki. Mówię to teraz z całego serca. Naprawdę to się liczy. Tak, tym osobom kłaniamy się nisko. Kłaniamy się też nisko tym osobom, które nie wpłaciły, ponieważ... Nie mogły. No, sytuacja finansowa tego nie pozwala po prostu na taki gest i to też rozumiemy. Chociaż trzeba było zetę wpłacić albo dwa zetę. Nie, ale wyobrażam sobie, że ktoś ma swoje potrzeby, ma swoje problemy, swoje dramaty i musi zbierać na samego siebie, na swoją rodzinę, nie, dobra, na swoich bliskich. I to jest okej. Okay. Ci, którzy nie mogli wpłacić, są usprawiedliwieni. Ale... Wciąż mi coś się nie zgadza. 336 tysięcy wyświetleń poprzedniego odcinka i 15 619 wpłat minus nasze dwie, czyli 15 617. To oznacza, że albo te 15 617 osób oglądało kilka razy ten odcinek, to byłoby bez sensu. Raczej. Albo, że mamy bardzo wielu pasażerów na gapę. Po prostu jesteście, co tu kryć, łachudrami. Darmozjadami. Którzy nie chcieli się podzielić kasą z potrzebującymi. Tak, dlatego nas nie oglądajcie. W tym momencie powinniście wyłączyć ten odcinek. Jeżeli jednak postanowicie teraz, w tej chwili się poprawić, przyrzec, że po pierwsze to nadrobicie i zaraz wpłacicie, a my te pieniądze naprawdę przekażemy na dobry cel, to macie taką szansę moim zdaniem. Możecie to dalej oglądać, ale z zamkniętymi oczami. Po prostu otrzymujecie w tym momencie żółtą kartkę. Tak. Druga żółta kartka to jest kartka jaka? Ty nawet to jest kartka, wiedział. To jest kartka zielona i to oznacza wypad. Czerwoną kartkę otrzymacie, jeśli po tym odcinku dalej nie wpłacicie na naszą szczytną zbiórkę, która wprawdzie przekroczyła ten zakładany pułap. Tak. Natomiast... Nadwyżka i tak będzie na cele charytatywne. I to jest opłata za oglądanie tego programu. Jeśli nie uiścisz takiej opłaty, to nie oglądaj. I zwracam się teraz do mojej żony, której się wydaje, że skoro ogląda to ze mną, a ja zapłaciłem, to ona nie musi. Ty też musisz. Nie wpłaciła? Nie. No może już się poprawiła. Jesteśmy teraz, jesteśmy w trakcie rozwodu, tak. Okay. Od tego ostatniego tygodnia. Na dole link do zbiórki. Fajnie jest tak naprawdę, że mamy taką zajebistą społeczność, bo to prawie 500 000 złotych, a 300 tysięcy zebrane w jeden dzień, to jest wynik nieprawdopodobny i kłaniamy się wam nisko, a tym 15 pół żartem, ale też pół serio mówimy do tych osób, które nie wpłaciły, że mogłyby, to jakby nie ma takiego wymogu, ale moglibyście, no co wam szkodzi. To zaczynamy od historii o człowieku, który istnieje, ale byłoby lepiej chyba dla wszystkich, gdyby nie istniał. Krzysztof Rutkowski. Znasz Every Night? Nie. Z tych Rutkowskich. Jego partnerka też jest Rutkowski, nie Rutkowska. Krzysztof Rutkowski, gdyby nie istniał, to mógłby na przykład być manekinem na wystawie sklepowej, gdyż on tak się ubiera. Mógłby też być Grace Jones, tą taką, w latach 80. była taka piosenkarka. Tak.
Miała taką fajną fryzurę. Ale zostawmy fryzurę i stroje pana Rutkowskiego. Stroi nie możemy strojów nie? zostawić, gdyż są na immanentną tyle... częścią jego wizerunku. Nie da się oddzielić no rozumiem. Twórcy od tworzywa. Dobra, a propos tworzywa, jedziemy dalej z Rutkowskim. Dobrze, Krzysztof Rutkowski, nie wiem czy widzieliście, jego gangsterzy, znaczy pracownicy, pojechali do Niemiec. Pojechali do Niemiec, gdyż w Niemczech... Dzieją się niedobre rzeczy w Niemczech, to my wiemy, to od tysiąca jacyś lat. Ludzie domagali się wynagrodzeń za pracę. W ogóle to nie potrafię zrozumieć tych ludzi. Mają pracę, tak. Czyli mają co robić w życiu. Mają. I zamiast to docenić, no. to jeszcze chcą pieniądze za to. Tym bardziej, że umówmy się, ich pracodawcą był dobry, szlachetny człowiek, bo to Polak, a oni są dzikusami, bo są z Gruzji. I, słuchaj, mogli jeździć ciężarówką za darmo, no. a ta ciężarówka jeszcze ma miejsce takie z tyłu do spania. No, więc mieli miejsce do spania, ciepło, dach nad głową, ciepło, zatankowany samochód. Pozwiedzasz i zamiast świat. To docenić, no. to byli pracownicy głównie z Gruzji, zamiast to docenić, to oni jeszcze chcieli, żeby im płacić. I no, to jest taka skala bezczelności, że trudno przejść obok tego obojętnie i nic dziwnego, że właściciel tej firmy nie przeszedł obojętnie. I wezwał Rutkowskiego na pomoc, bo tamci, wyobraźcie sobie, w swojej absolutnej bezczelności i dzikości nie tylko postanowili domagać się tych pieniędzy, co postanowili po prostu zastrajkować. No takiej hamowy... Czyli dajesz komuś dach nad głową, on mówi, nie będę tam spał, nie. dopóki mi nie zapłacisz. To jest daleko posunięty socjal. No właśnie... To jest to, co nas czeka, jak lewica wygra wybory. Idziesz do hotelu, masz dach nad głową tak. i jeszcze mówisz, płaćcie mi. Tak. To jest ich mentalność tych ludzi. Tak. I całe szczęście, że właściciel się zorientował na czas, że tak nie może być. Nie. I wezwał... detektywa Rutkowskiego. Gangsterów od Krzysztofa. Nie mów tak, będziesz miał... Pracowników Krzysztofa Rutkowskiego. I oni podjechali wozem opancerzonym. Ja też czasami na grzyby jadę wozem opancerzonym. Nie, nie mam innego na podorędziu. No. Naturalne, czy mieli przyjechać, tak? No jakby jak nie mają innego samochodu, tylko opancerzony, to jeżdżą opancerzonym. Ale dziwne, za to było elektryczne. Dziwne, żeby kupowali akurat specjalnie samochód, dlatego że jadą do Niemiec porozmawiać z jakimiś niewdzięcznikami, którzy nie chcą spać w ciężarówkach za darmo. Więc pojechali tam, no i zostali zawinięci. Przez niemieckie... To od razu powiedzmy, przez po prostu potomków SS, Gestapo i innych takich. No, ci Niemcy zawsze na Polaków napadają. Zawsze na Polaków napadają. Zawsze. On to powiedział. Przez... żeby nie było potem na wirtualnych mediach tekstu, że Mazurek i Stanowski nazwali... Nie, Mazurek. Mazurek. No więc ja chciałem powiedzieć, że policję... Ja chciałem powiedzieć, że przez siepaczy, a nie przez policję. Niemiecką policję zostali zatrzymani jako grupa paramilitarna, która nie wiadomo co robi. I no generalnie ta historia jest znakomita, bo... Bardzo śmieszna, naprawdę. Ten gościu, Polak, przygłup, nie dość, że i tak musi zapłacić tym kierowcom, którym nie płacił, chyba tak. To jeszcze musi zapłacić Rutkowskiemu. Za to, że on tam się wybrał. Zgaduję, że to nie są tanie rzeczy, gdyż... Taka wycieczka, jakby podliczyć koszty. To nie są tanie rzeczy, biorąc pod uwagę, że czapka, skarpetki, rękawiczki, kurtka i koszulka i spodnie Rutkowskiego tak na oko kosztują 80 tysięcy złotych. W ogóle ja uważam, że on nie powinien tych cen odklejać. On jest takim, on jest takim banerem reklamowym, że powinien zostawiać jeszcze te ceny, jeszcze żeby metki, wszyscy... Jeszcze metki, żeby mu dała metka tak, z czapeczki. W ogóle nie wiem, czy wiesz, to może być plotka. Nie chciałbym tego weryfikować, bo jest zbyt ładna. Gdyby się okazało to nieprawdą, byłoby mi smutno. No. Ale podobno Krzysztof Rutkowski... Ale podobno to nie jest takie w cudzysłowie podobno, tylko naprawdę podobno. No dobrze, jest to bardzo prawdopodobne. Kupił Mercedesa S-klasę, ale dokleił do niego oznaczenia Maybacha, bo jest jeszcze S-klasa w wersji Maybach, która jest droższa. No. I dokleił takie plastikowe Maybachy, żeby wszyscy myśleli, że on ma Maybacha, czyli nie S-klasy za jakieś marne, nie wiem, 800 tysięcy, tylko za dwie bańki. No tak, nie? To jest dobre. Podobno władze Warszawy chcą uhonorować Krzysztofa Rutkowskiego i zmienić nazwę ulicy Chmielnej na Rutkowskiego. Tak jak było za PRL-u. O,
No. W każdym razie Krzysztof Rutkowski jest postacią komiczną, możemy to powiedzieć? Tak, chyba tak. Bo żywimy do niego daleko posuniętą sympatię i ile razy go widzimy gdzieś na ekranie, tyle razy się uśmiechamy. Tak, i dzięki nowej akcji, w której znowu się skompromitował, możemy przypomnieć, drugie życie, tak. Dostał filmik sprzed chyba 2 lat, coś takiego, w którym tak. Krzysztof Rutkowski odzyskuje dług od Kazimierza Marcinkiewicza. Musicie to zobaczyć. Na razie widzicie początek. Zaczynamy, słuchajcie, zaczynamy. Jest to fantastyczny film akcji, w którym widzimy, jak pracownicy Krzysztofa Rutkowskiego jadą z interwencją Warszawa. Posłuchaj tej muzyki. Wy czujecie ten dramatyzm. Ale będzie rozpierducha. Oni są wciąż na Marszałkowskiej. Maja Rutkowski zamknęła szybę. Ale fura. To już chyba na miejscu. Tylko nie ma gdzie zaparkować. Ech, ten Trzaskowski. Wiecie kto? No. Jest on! To jest on! To on! Jest, D-Squared. Jakie ma chude nóżki. Zobacz. Do kliniki. Takie wykałaczki. Klinika biały kamień. No nie tu, Krzysiek! Krzysiek to nie w klinice. Nie wierzę, że ten film jest o tym, że pojechał do kliniki. To jest klinika geriatryczna, tam dla starszych ludzi. Nie, to ejdziesz. A, sorry. Oni tu mogą parkować? Nie. A, okej. Okay. Czyli mogą. Zresztą nie może być detektywem, a jest. To nie parkują tam, gdzie chcą. Słuchajcie, nie nudzicie się, prawda? Ja chciałem zwrócić uwagę. Kominiarka, na rybie kamizelka i ona, Adidas. Jest kobieta. To jest Lexi chyba. W każdym szanującym się filmie sensacyjnym jest główny bohater męski i kobieta. Ale musi być między nimi uczucie. Pamiętaj, że nazywa się Rutkowski, więc nie wiadomo. Wygląda jak kobieta, uspokój się. No tak. Idą. Biegną! Marcinkiewicz moim zdaniem ucieka. Musi się po tych kominiarkach. I teraz jest najlepszy moment. Wchodzą po co? Ja wam zdradzę. Po to, żeby odzyskać 70 tysięcy złotych od Kazimierza 70 Marcinkiewicza. 70 milionów. 700 Nie, milionów. 70 tysięcy złotych od Kazimierza Marcinkiewicza. Kiedy komuś wisi. To cała akcja kosztowała więcej. I idą. I co się okazuje? Kazimierza nie ma w domu. To jest pierwszy problem, na który natrafili i którego się nie spodziewali. I patrz. To tutaj? Tak, nawet się zgadza. Dobrze. No to siedzą, stoją, znaczy się. I teraz... To jest przerwa, bo przerwa na reklamę. To jest przerwa na reklamę w tym serwisie. 8 godzin i jest Kazek! Jest! Jest Kazek. To on. Ten po lewej, to jest były premier. On. Mają go! Dopadli Kaza? Już prawie mają 70 tysięcy, ale zamknął drzwi. Ale ich załatwił. Kazimierz zamknął drzwi. Nie możemy zrobić takiej sytuacji, żeby wejść w targu do kogoś do domu, ponieważ robili się zakłócenie mianowowego. Że no, dłużnik nie chce rozmawiać z nikim, ani z przedstawicielami, w związku z tym my jako biuro będziemy rekomendowali naszemu klientowi złożenie zawiadomienia do prokuratorii w związku z wyłudzeniem kwoty 70 tysięcy. No i już, i po wszystkim. Tak, podsumujmy to króciutko. Wielka akcja, kilka samochodów, jadą, parkują w miejscu niedozwolonym, nie na swoich miejscach i nagle nadchodzi Kazimierz Marcinkiewicz i zamyka drzwi. I już, i po wszystkim. Znaczy facet, albo ta kobieta, bo ja nie wiem o co chodziło generalnie, wydał drugie tyle niż te 70 tysięcy. Chciał odzyskać 70 tysięcy jakiś gościu i zapłacił Rutkowskiemu ze 20, 30 albo 40 tysięcy, żeby ten odzyskał. Po czym Rutkowski
najpierw stwierdził, że nikogo nie ma w domu, a jak już ktoś był w domu, to powiedział, że nie może wejść, bo byłoby to zakłócenie miru domowego. I to jest, słuchajcie, ja nie jestem prawnikiem, ale panie Rutkowski, no weź pan się ogarnij. Kurwa, zakłócenie, przepraszam za przekleństwo, zakłócenie miru domowego by było wtedy, jakbyś tam wyjął gitarę, a gość by sobie tego nie życzył i zacząłbyś mu grać na gitarze. A to by było zwykłe włamanie, a nie zakłócenie miru domowego, jakbyś tam wszedł. Każdy gość, który wlezie ci do domu, nie jest zakłócaczem miru domowego, tylko jest po prostu bandziorem, jest włamywaczem, no. Wyobraź sobie, jesteś złodziejem i wchodzisz i gość wysoki mówi... Wysoki sądzie. Ja tylko proszę stąd wyjść, przepraszam, nie chciałem zakłócać pańskiego miru domowego, biorę komputer i uciekam, nie? Nie no, słuchajcie, to... Rutkowski sam to wrzucił do internetu. Nie to, że my się znęcamy. On uważa, że to jest reklama jego działalności. Facet ta reklama jest polega na detektywem. Tym, że... Kas wisi komuś 7 dych. Tak. Nie oceniam, może nie wisi, może wisi. Tak twierdzą, że wisi. Pewnie nie, ale jakby film powstał, że wisi. 70, nie weryfikujmy tego. 70 tysięcy wisi kas. Tak. Po czym gościu, któremu wisi, wynajął Rutkowskiego za parę dziesiąt tysi, który pojechał i powiedział, teraz będziemy doradzać naszemu klientowi, żeby zgłosił się do prokuratury. To ja mogę to doradzić za darmo już teraz, jak ktoś za wam darmo? Wisi. Nie możesz taki gubić, za pół darmo weź. Za połowę ceny. Za wpłatę na zrzutkę. Mogę doradzić, że jak ktoś ma taki problem, to niech od razu nie idzie do Rutkowskiego, tylko właśnie do prokuratury, jak został okradziony. Ja zostałem okradziony z puenty, bo ja mu podsunąłem tę historię. Jak to? Przecież ja ci pokazałem ten filmik. Nie, nie, nie rób tego, nie rób tego, bo będziemy się teraz sprzeczać. Nie o to chodzi w tym filmie. Chodzi piękny o to, film. Że ten przedsiębiorca z Niemiec, zamiast zapłacić pensję tym swoim kierowcom, to zapłacił pensję pracownikom Rutkowskiego, którzy przyjechali, po czym zostali aresztowani. I Rutkowski stał się pośmiewiskiem, a gość dalej wisi pensję. Nie wydawaj człowieku bez sensu tych pieniędzy. Myśl trochę. I ja mam taką poradę zupełnie za darmo dla ciebie. Zapłać kierowcom, a nie Rutkowskiemu. Ale pojechał. Skoro jesteśmy przy przestępcach, podobno masz piękną historię dla mnie. Kazimierz Kujda, tak się nazywa dżentelmen i to nazwisko nic wam nie powie. Patrzcie na zdjęciu, nadal nie wiecie kto to. Ważne, że premier wie kto to i powołał tego pana do Rady Nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego. Nie byłoby w tym zupełnie nic ciekawego, gdyby nie drobny fakt, że pan Kazimierz Kujda jest kłamcą lustracyjnym. Co to znaczy? To znaczy, że ten człowiek był tajnym współpracownikiem SB. A mówi, że nie był? A mówi, że nie był. Mało tego, słuchaj, on sam wytoczył proces, żeby udowodnić swoją niewinność. Okej, okay, i przegrał. I przegrał. Prawomocnie wziął go i przegrał. Czyli nie dość, że kłamca lustracyjny, to jeszcze głupek. Nie mów tak. To bardzo. No nie powiedziałem tego. To bardzo ważny fachowiec, bliski... Gdybym mógł cofnąć czas o 30 sekund, to bym cofnął. To byś tego nie powiedział. Bardzo bliski współpracownik Jarosława Kaczyńskiego, który darzy go ogromnym zaufaniem od 30 co najmniej lat. Od początku lat 90. A pan Kazimierz Kujda nie tylko był w spółkach tam związanych z Kaczyńskim, tak jak spółka Srebrna, ale był też wieloletnim szefem i wiceszefem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Dobrze, ale czy on był agentem, czy był nieudolnym agentem? Jak on się broni? On się broni, że owszem, agentem był, ale teraz ja powiem brzydkie słowo, ale był agentem do dupy. Ciamajdą był. Owszem. On... Czyli tak troszkę donosił. Udawał, że donosi, a tak naprawdę, tak naprawdę wprowadzał w błąd. Nie, nie, bo on mówił, z kim jechał tam, z kim się spotykał podczas wyjazdów, ale uważaj, do NRD, do Związku Radzieckiego. No, ale nic więcej o tych ludziach nie mówił. No to może okay. I nawet pieniędzy nie brał. No, a no. Jaki miał pseudonim? TW Ryszard. A on się jak nazywa? Kazimierz Kujda. Nie, to był, moim zdaniem, był dobrym agentem, bo kto by pomyślał, że Kazimierz ma pseudonim Ryszard? Moim zdaniem... Nie, to mnie przekonałeś, to był świetny agent. Moim zdaniem ciężko się tak zamaskować. Znakomicie kryty. Słuchaj, w tej historii... Tak ale aż wiesz, co mnie dziwi? No. Że go namierzyli. Wiesz, bo to naprawdę, mieć pseudonim Ryszard, nazywając się Kazimierz, to znaczy, że jesteś mega dobry w te klocki. Tak, czyli... Twoim zdaniem on tylko wygląda jak Ciamajda. Nie, wszyscy... moim zdaniem to jest James Bond. Właśnie chciałem powiedzieć, tak. Wygląda jak Ciamajda, ale to jest prawdziwy James Bond. To w takim razie dobrze Kaczor zrobił i premier Morawiecki. Ja nabrałem szacunku dla gościa. Tak się zakamuflował,
że wszyscy uważają, że to jest ostatni osioł, że nawet no, neptek kompletny skończony, że nigdy taki człowiek nic. A dał się zdradzić pseudonimem, który został tak dobrany, że gość był praktycznie nie do znalezienia. Tak. Najlepszy agent Kazimierz, służby bezpieczeństwa w historii. Kazimierz, czyli Ryszard. Bardzo mi się to podoba. Zaczepił mnie ostatnio jakiś klient. Mówił, że dlaczego nie ma sutrykaliów? Jak to nie ma, jak są. Otóż nie możemy tak na zawołanie robić sutrykaliów, gdyż potrzebujemy mięsa. Nikogo nie atakujemy bezpodstawnie. Nie? W sumie tak, ale nie musimy tego ludziom mówić. Nie. Dobra, nie więc teraz redaktor Marcin Tosz z Wrocławia, który jest naszym najlepszym listeczerem od sutrykaliów. By nie powiedzieć jedynym. On tego nie wie, ale my po prostu go obserwujemy i potem kradniemy jego informacje. Otóż poinformował, że w tym tygodniu zapadł wyrok. Bo trzeba powiedzieć, że Marcin Tosz ma współpracowników, nie wiem czy tajnych, w każdym razie tym współpracownikiem... Pseudonim Ryszard. Nie, tym współpracownikiem jest sąd, cały sąd. Tak, sąd uznał, że TBS Wrocław, czyli podmiot... Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Taka firma, instytucja powołana, żeby budować tanie mieszkania. I żeby się tam tanio mieszkało też. Nie to, że tanio wybudują, a potem się drogo mieszka. Chodzi o to, żeby się tanio mieszkało. No więc sąd uznał, że podwyżki czynszu zarządzone przez TBS Wrocław były niezasadne. I teraz jest drobny kłopocik. Sąd to uznał. Tak. Jest drobny kłopocik, bo to by znaczyło, że trzeba oddać ludziom forsę. I nie idźmy tak daleko. No nie, trzeba by było oddać ludziom forsę, ale skąd oddać, skoro TBS jest biedny? Bo gdyby był bogaty, to by nie robił podwyżek. TBS jest na tyle biedny, i to jest w ogóle chore, TBS jest tak bardzo biedny, że wyobraźcie sobie, sponsorował drugą drużynę, czyli rezerwy, koszykarskiego Śląska Wrocław. Nie stać ich na pierwszą, nie stać ich na piłkarski Śląsk Wrocław, tylko dawali pieniądze rezerwom. To pokazuje skalę problemów gospodarczych. Zdaje się, że sponsorowali też wrocławskie zoo, co zresztą dało mi taki asumpt do tego, żeby im jakoś pomóc. No bo słuchajcie, no jak mają oddać tę forsę, skoro nie mają forsy, tak? To może by oddali nie w pieniądzach, tylko w naturze. No koszykarzy nie oddadzą, zgodzisz się. Kto by chciał koszykarza? No właśnie. Zwłaszcza z rezerw. Ale taki... Nawet nieduże zwierzątko, bo ten też czyż był niewiele podrożał. Surykatkę, szopa. Ale dlaczego? Połączyć te wszystkie biznesy. Nie możemy panu oddać, proszę pana, tych pieniędzy. Bo pieniędzy ale nie ma. Ale współpracujemy z zoo. I to zoo ma za dużo surykatek, bierz pan. No tak. W ogóle można by zrobić tak, bo oni trochę to wprowadzili z tymi szczurami, że lokale są tak naprawdę przerabiane na zoo, czyli masz zwierzątka, tak, którym się opiekujesz. Aktualnie są to TBS. Aktualnie są to szczury. Natomiast można to przecież rozwinąć i zapraszać ludzi z całego świata. Słuchajcie, tu mamy osiedle tanie i każdy mieszkaniec mieszka z jakimś zwierzęciem i oprowadzasz tych ludzi, tych turystów. To jest pan Kazimierz. TW Ryszard, on mieszka z szopem. Z szopem. I zaglądasz, ten szop się rzuca, zamykasz szybko i szop... Tu nie otwieramy, bo tutaj śmierdzi, bo tam jest skunks. No tak, albo na przykład żyrafa taka pochylona, wiesz, bo ona się nie mieści, bo to wiadomo, niskie budownictwo. Czyli jako, że te podmioty się wzajemnie wspierają i finansują, to uważam, że można to wszystko połączyć i budżet, który jest przeznaczony na zoo, przeznaczyć na mieszkańców, żeby mieli taniej, ale żeby wzięli za to jakieś zwierzę pod opiekę. No oczywiście. Gorzej byłoby z nosorożcem i tak dalej. No. Dlaczego? Że? Gdzie go zmieścisz? W salonie. No ale on by się wtedy nie mógł obruszyć. A po co? By się zaraz obrońcy przyrody. W każdym razie, wracając do meritum, sąd uznał, że TBS bezzasadnie podwyższał czynsz. Gdyby nie podwyższał, nie mógłby mieć rady programowej, która też kosztuje. Więc moim zdaniem sąd jest głupi. No to, i teraz pokłóć się z tym. Po raz kolejny udowadniasz tezę, którą stawiamy od początku, ale tym razem moim zdaniem idziesz w bok. Sąd zrobił dobrze. Sąd zrobił dobrze. Dzięki temu bowiem nasz fantastyczny pomysł, a my zastąpiliśmy całą radę programową, mógł ujrzeć światło dzienne. A Wrocław byłby pierwszym miastem na świecie, gdzie pokazywano by i ludzi, i zwierzęta, i wszystko naraz. Stary, jaki to byłby na przykład zastrzyk finansowy dla miasta. Turyści z całego świata by przyjeżdżali oglądać tych
ludzi, którzy muszą mieszkać z jakimiś małpami. Albo te małpy, które muszą mieszkać z jakimiś ludźmi. Skoro jesteśmy przy egzotyce poniekąd, no to do dość egzotycznej sytuacji doszło z udziałem Dalaj Lamy. Zresztą, że to jest film dla ludzi o mocnych nerwach, musicie to zobaczyć, bo inaczej nie zrozumiecie, o czym mówimy. Ed Sa, my tongue. Piękna historia. Wystaw język. No way. Znaczy, nie chcesz mnie przytulić, a teraz takie rzeczy. Tego też nie chcę. Chciałem wkręcić się, nieważne. Nie, to jest straszna historia. Słuchajcie, nie, tak zupełnie poważnie. To jest historia, której w zasadzie no, nie da się jakoś inaczej opowiedzieć, niż to, że zadziało się tutaj coś strasznego. A Dalaj Lama, który jest bardzo mocno starszym panem, no po prostu oszalał. Co, to jest akurat wersja dla niego, moim zdaniem, dobra. I no, biorąc no może jakoś... tak się broni zawsze. To jest skuteczne. No właśnie, chciałem to powiedzieć, że... Niepoczytalność. Że moim zdaniem on jest niepoczytany. Chyba, żeby był po jego prostu... świątobliwość niepoczytalna? No chyba, żeby jego świątobliwość była aż tak popieprzona, no. Wiesz co, powiedziałeś, że nie da się tego obronić. Tymczasem pan Adam Kozioł. Tymczasem podtrzymaj mi piwo. Z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka powiedział, że to było w sumie spoko. Znaczy, jeśli ktoś podejrzewa, to jest cytat, Dalaj Lamę o to, że przed kamerami molestuje dziecko, to sam ma problem, a jego podejrzenia więcej mówią o nim samym. Słucham? Jeśli ty podejrzewasz, że było coś nie tak na tym filmie, to więcej mówi o tobie niż o Dalaj Lamie. I jeśli teraz wam się wydaje. Zobaczcie tego człowieka. Popatrzcie na niego. To mówi o nim wszystko. Ten filmik. Tak. Jego świątobliwość często droczy się z ludźmi, których spotyka w niewinny i żartobliwy sposób, nawet publicznie i przed kamerami. Tak bronili Dalaj Lamę no jego współpracownicy. Trzeba powiedzieć, że pan Kozioł poszedł dużo dalej. Poszedł dalej, powiedział, że taki zwyczaj po prostu. Nie? Zwyczaj. I z wyrolem jesteś ty, bo myślę, że to jest nie tak. Jeśli myślisz, że to jest niefajnie, nie? Czyli jak macie dzieci, nie, to okej, niech Dalaj Lama im tam po... Dobra. Może bez tego typu historii. Nie idź w to. No nie idę w to, tylko wiesz co? Powiem ci tak, ja rozumiem, no, że pan Adam Kozioł może na przykład mieć no, dalece posunięty szacunek do buddyzmu. Może sam być buddystą. Jego sprawa. Generalnie co mnie to? Natomiast jak możesz bronić takiego rodzaju zachowania? Jestem przekonany, że pan Adam Kozioł, gdyby zobaczył, że papież tak robi, to nie miałby podobnej opinii. Nie, ale to, ja mam pytanie, no zaraz, a ci wszyscy księża pedofile, to też nie są pedofile, tylko co, miłość do dzieci okazują w ten sposób? Szacunek i troskę, tak? Nie znaczy przygłupy zwyczajów, jakie panują na świecie i potem się szczepiać. Weź. Znaczy generalnie... Dalaj Lama jest nie do obrony, kropka, i może sobie pan Kozioł mówić o mnie, co zechce. No poczekaj, bo ale zmierzmy się z tym argumentem, że taki jest zwyczaj, a my go nie znamy. Pytanie jest inne. Pytanie jest takie, czy Dalaj Lama jest dzikusem, niewolnikiem swoich zwyczajów, człowiekiem, który nigdy nie był w świecie i nie wie, jak się zachowują inni ludzie. Otóż śmiem twierdzić, że tak nie jest. Dalaj Lama jeździ po świecie, Dalaj Lama tak, spotyka się z głowami państw i tak dalej, i tak dalej. No to nie jest pierwszy z brzegu tuman, wyciągnięty prosto nie wiadomo skąd, który, o, cywilizacja, pokaż mi język, bo tylko tak się umiem witać. I no, posłuchaj mi język. No to tak nie jest, no, to tak nie jest. To jest pierwsza rzecz, a druga rzecz, no sorry, ale świat się troszkę zmienił i nie każdy zwyczaj daje się obronić, no. Ale wiesz, no, teraz naprawdę przerąbane, bo wyciągnięto ciężkie działa przeciwko niemu. Otóż po tym filmiku, gdy chciałby mały chłopiec cały jego język, no musimy to powiedzieć, po tym filmiku wykopano rzecz absolutnie skandaliczną. Mianowicie? Okazało się, że Dalaj Lama jest seksistą. I powiedział kiedyś, zdaje się, że 5 lat temu, że jeśli jego następczynią miałaby być kobieta, to powinna być bardzo atrakcyjna. Przepraszam, ale dlatego, że co, że on jest atrakcyjny?
Nieważne. Chodzi o to, że teraz już ma naprawdę przerąbane, że nie. Ten język to pedofilia, seksistka. Wiesz co, spuśćmy zasłonę milczenia nad mocno starszego pana, nad jego świątobliwością. Ja tak tu mówię o tym, bo on sam o sobie tak napisał, że jego tak. Świątobliwość nie miała nic jego świątobliwość na myśli. Dalej na ma 14. Jak ktoś o sobie pisze jego świątobliwość, to znaczy, przepraszam, że jest szurnięty. Jego świątobliwość Dalajlama XIV jest po prostu odklejonym starszym panem. Najgorsi są tacy, którzy widzą w tym samo dobro. Panie Adamie, naprawdę moje gratulacje. Mógłby pan iść do sądu i próbować bronić w ten sposób najgorsze szumowiny. To skoro jesteśmy w sprawach międzynarodowych, drogi Krzysztofie, tak. I bardzo współczesnych tym razem, to jest pierwszy pozew przeciwko sztucznej inteligencji. O. W Australii pewien burmistrz się wziął i oburzył. Mianowicie historia jest taka, że pan Brian Hood to jest burmistrz australijskiego miasteczka Hepburnshire. No i on. Jakiego? Hepburnshire. Jeszcze raz? Hepburnshire. Shire. Shire. Druga część. Wiem, chciałem, żebyś to powiedział 3 razy po prostu. Chyba umiem. Ładnie. Nie. Dziękuję serdecznie. Chciałem, żeby wszyscy docenili. Jak? Brian Hood. Tak on się nazywa. Dobrze, no. Jest burmistrzem. Przypomniał się, przepraszam, w Papiliadzie było coś takiego. Nie muszę to powiedzieć. Ale jak ja mam pracować z tobą, cymbale? Nie, poczekaj. No? Było pytanie. Powiedz słowo, które kończy się na hood. Typu samochód. A goś powiedział Robin Hood. Dlatego, przepraszam, to było bez sensu, ale nie, dalej. To było bardzo śmieszne. To no naprawdę, tak, poziom dowcipów Krzysztofa Stanowskiego. Przepraszam. Nieosiągalny dla większości. Przeprosiłem. Nieosiągalny dla większości śmiertelników. Dasz opowiedzieć historię o Brianie Hoodzie? Z jakiej miejscowości? Z Hepburnshire. Dobrze. Ja nie wiem, jak się wymawia to po australijsku. Ja tak raczej z angielskiego. Pies to trądza. W każdym razie miejscowość jest niedaleko Melbourne, w Australii. Nieważne. Otóż pan burmistrz w poprzednim, zdaje się, życiu swoim ujawnił aferę korupcyjną. Skandal łapówkarski, który tam się rzeczywiście dotyczył, dział się i to w ogóle była okropna historia. On to ujawnił. I teraz wyobraź sobie, donieśli mu, że jak popytasz czat GPT, o pana burmistrza, to wychodzi na to, że on jest łapówkarzem, sam brał udział w tej historii, mało tego odsiedział wyrok. Mhm. I on się wkurza, no bo hej, ale jak może czat GPT takie rzeczy o nim mówić, skoro jest dokładnie odwrotnie? No nie powinien. Nie powinien. I czyli czat pójdzie siedzieć? Czat nie, ale on pozwał firmę OpenAI. A może powiedzieć jeszcze raz? AI. No właśnie tę firmę pozwał. O odszkodowanie. Okej. Okay. No i co? Ale ma rację? Ma. No ma rację. Nie da się ukryć, że sztuczna inteligencja okazała się kretynizmem. No ale dobra. Zresztą ja mam wrażenie, że ta cała sztuczna inteligencja to jest jakaś taka pożywka dla ludzi, którym w większości brakuje własnej, naturalnej. No. No, ale to jest przytyk do mnie, bo robiłem hate park na ten temat, tak? Ja powiem tak. Uderz w stół i Stanowski się odezwie. No. Okej. Okay. Robercie, chciałem powiedzieć, że wreszcie coś się nam udało. Nam? Nie nam, ale Polsce. A. Nie spierniczyliśmy czegoś. O! Otóż. Teraz masz komputer otwarty i telefon. Bo to mam na telefonie. Pociągi Warszawa-Poznań po 6 latach modernizacji za 2 miliardy będą pokonywać trasę w takim samym czasie, co przed inwestycją. Czyż to nie jest dobra informacja? Tak, bo one by pokonywały tę trasę znacznie dłużej. Normalnie bym sądził, że jak się za coś zabraliśmy, to tak spierniczymy, że zamiast 2,40 będzie 3,40 albo tak. 5,40. Tymczasem po remoncie. Udało nam się po wydaniu 2 miliardów złotych zapewnić to samo, co było. Tak. To jest piękne. To jest. Gwarantuję ci, że te pieniądze nie zostały zmarnowane. Paru osób. Jest najbardziej optymistyczna wiadomość, jaką usłyszałem w tym roku. Mhm. Że nie będzie gorzej niż było. Słuchaj, przez 70 lat pociągi relacji Warszawa-Łódź jeździły wolniej niż przed wojną. Trzeba było kilku zupełnie przebudów, nowych tras i tak dalej, żeby osiągnęły
prędkość lux torpedy, a i to nie wszystkim się udało. Nie wszystkim, no właśnie, pociągnął. A tu musimy pochwalić. 2 miliardy, ale dobra, pieniądze się wydrukuje, to nie jest istotne. To tylko jest czas pracy drukarek. Tak. To jakby nie ma na co na to patrzeć. Udało się. A te pieniądze też trafiły do ludzi, którzy pracowali ciężko. To nie jest tak, że ktoś je sobie zabrał. Więc wydaliśmy 2 miliardy. Tak. Urzędnicy sobie i będzie jak było. No. I pięknie. Gdybyśmy zawsze mieli takie inwestycje, to my bylibyśmy szczęśliwymi ludźmi. Tak. I byśmy chwalili władzę. No dobrze. Pociągi naprawdę nam się udały. Poczekaj, bo chciałem ci jeszcze o pociągach powiedzieć. Otóż jeszcze. Okazało się, nowe badania wyszły, i 66% pociągów Intercity przyjeżdża na czas. No! To jest dobra wiadomość. Poczekaj, stop. Zła jest taka, że 34 nie przyjeżdża na czas. O, tam, że co trzeci znowu nie przyjeżdża na czas. Ale ja uważam, że w ogóle, bo my jesteśmy głupi. I bo taka informacja idzie w świat. Tymczasem ludzie czytają na przykład o Japonii, że tam co do sekundy przyjeżdża pociąg, no, tak? Że można zegarek regulować na stacji. Dlaczego my nie zmienimy rozkładu po prostu? Że jak on się zawsze spóźnia pół godziny. No tak. To wpiszmy, że on będzie za pół godziny. Nie, ale poczekaj. I będzie na czas. No nie, ale bo on wtedy może przyjechać szybciej. Nie, nie mówmy tem. Nie chcąc. To czeka. Czeka na pasażerów. Ale wiesz, że to. Ale nie mówmy tego maszynistom. Niech oni funkcjonują w starym rozkładzie, ale dla pasażerów napiszmy nowy i będziemy mówić, żeby nie było, 100% pociągu przyjechało na czas. No skoro się zawsze spóźniają, to nie z pociągami jest problem, tylko z rozkładem jazdy. Lepsza historia dotyczy tych pociągów niedalekobieżnych, jak te Pendolino, czy Bóg wie co, Intercity, tylko tych lokalnych, drobnych. WKD. 99% pociągów WKD, 99,7 chyba, w ogóle wszystkie, przyjeżdżają na czas. Nie. A na czas, wiesz jak jest definiowane, na czas? No, że jak jest... Że opóźnienie jest poniżej 6 minut. Ale biorąc pod uwagę, że one jeżdżą co 5 minut, tak, a opóźnienie jest 6, to znaczy, że co, że został zdublowany ten pociąg? To znaczy, że nie wiesz, który przyjechał, a który odjechał, to już wszystko jedno, po prostu ważne, że był. Tak, no jakiś był. No i w porządku, natomiast... Nie, no... Ja nie mogę tego przeżyć, że po prostu sami sobie robimy antyreklamę. Otóż Netflix. I to jest ten element zagraniczny? Netflix rusza z nową produkcją. Kleopatra, taka z Egiptu, babka, była czarna według Netflixa. O! Tak, i tam pada nawet hasło, że jak w szkole cię uczyli, że nie była, to zapomnij. Patrzcie, te wszystkie obrazki są już nieaktualne, bo ona nie była całkiem taka, tylko była czarna. I w tym momencie musimy pogratulować użytkownikowi wykopu, który dotarł do... Nieopublikowanych dotychczas, tak, nieopublikowanych dotychczas danych, on przedstawił nam prawdę, o jakiej wam się nie śniło. Ta-dam! Pierwszy polski transseksualny i powiedziałbym nawet transkolorowy władca. Jagiełło. Jagiełło. Jagiełło była kobietą i żyła w związku z Jadwigą. Jak mieli dzieci, tego jeszcze nie wiemy. Ale jakoś tam mieli. Generalnie czasami się oburzamy, że na przykład dzwoneczek z Piotrusia Pana tam w jakiejś tam bajce jest czarny, a nie biały, ale to jest bez sensu, no bo tam dzwoneczek nie istniał tak naprawdę. Sorry za spoiler, czy jakby, albo jakby kto, jakąś rujnuje dzieciństwo. Dzwoneczek nie istniał, w ogóle Piotruś Pan nie istniał. W ogóle nie oglądajcie tego, bo to jest w ogóle nie na faktach. Weźcie go, weź, nie co mówi. Święty Mikołaj nie istnieje. Nie mów tak! No już, mów lepiej o Jagielle. Święty Mikołaj nie istnieje. Przestań. Dobra, słuchaj. Jagiełło. Jagiełło istnieje. Nie, chodzi mi o to, że możesz sobie jakąś bajkową postać na 100 sposobów przedstawiać. Możesz uznać, że ten dzwoneczek tak naprawdę był facetem. Albo coś. Nie ma znaczenia. Ale się przystał do tego dzwoneczka. Do cholery jasnej, Kleopatra jest postacią historyczną. I co? Trzeba ją przedstawiać taką, jaka była. Jak była brzydka, to ma być brzydka. Jak była ładna, to ma być ładna. Jak była biała, ma być biała. Jak była śniada, ma być śniada. A jak nie była czarna, to ma nie być czarna. A to dlaczego? Bo nie była. No i o to chodzi. Jakbyś robił film dokumentalny o Zbigniewie Bońku, pseudonim Murzyn, bo miał taki pseudonim. Ciekawe, kiedy? Kiedyś. Miał taki pseudonim. No. To nie może wyjść Murzyn. Dlaczego nie może wyjść? Bo on nie był Murzynem, Boniek. Ale wreszcie... Był rudy. Ale wreszcie tego Murzyna kiedyś? Człowieku, wreszcie byłoby coś. Bo ten Boniek był po prostu jednym z wielu piłkarzy. A widziałeś kiedyś rudego Murzyna? Nie. No a to byłby pierwszy na świecie. No, słuchaj, no wyobraź sobie, że jesteś jakimś mieszkańcem
Czego może być mieszkańcem? Czechosłowacji. San Francisco. I nie wiesz, kim był Boniek. No nie wiesz. I włączasz Netflixa i wychodzi czarny, no i czarnoskóry, no. Wychodzi i mówi: siema, jestem Zbigniew Boniek. I ty mówisz: ale ten Boniek to... To nie jest fajne. Dlaczego? Bo to zakłamuje rzeczywistość. Aleś pojechał. Każdy aktor nieco zakłamuje rzeczywistość, bo to nie jest prawdziwy król, nie wiem, nie, czy wiesz. Za chwilę będzie film naprawdę o reprezentacji Polski. Stoi 10 białych i Zbigniew Boniek, czarnoskóry, który rozpierdala wszystkich. Ale dlaczego to robi? Bo jest czarnoskóry. Nie, bo jest najlepszy. No nie, czepiasz się, zupełnie się czepiasz. Niech sobie będą we wszystkich kolorach możliwych, naprawdę. Poniosło mnie, to prawda. Troszeczkę. Ale to byłoby piękne, ja jestem za, naprawdę. Bądźmy dumni z Jagiełły. Ale w drugą stronę idźmy. Olisa Debe jako biały Polak. O, film o Olisa Debe i wychodzi taki, wiesz... I prawda wyszła na jaw. On udawał Zenek Sochaczewa, czarnego. Jakiś aktor, który jest... Nazywam się Emanuel Olisa Debe, jestem... Z Nigerii. Z Nigerii. Jestem pierwszym Nigeryjczykiem w reprezentacji Polski. Piękne? Piękne? Piękne. Tak powinniśmy robić. A obok niego sami czarni stoją i chętnie śpiewają. To jest tak jak, to jest jak radio, mój ale, drogi. Siła wyobraźni. Bo ludzie myślą, że ja przesadzam, ale gdybyś w Egipcie cofnął się tam ileś tam lat, nie będę udawał, że wiem ile. No właśnie chciałem to powiedzieć. Bardzo spytać. Dużo. Bardzo dużo. I byś powiedział: ej, zapraszam was, chłopaki i dziewczyny, na film o Kleopatrze. I tam wychodzi Murzynka, a oni mówią: co? Wiesz. A kiedyś tak będzie z reprezentacją Polski z filmem o Boniku. Czy wy kojarzycie, o co mu chodzi? Nieważne. Do zobaczenia, cześć. Wpłaćcie na tą zbiórkę, bo mimo że została zebrana, to ludziom można pomagać, a poza tym może coś ukradniemy. Poza tym straszny obciach, jeśli nie wpłaciliście. I teraz już możecie otworzyć ten zamknięte uszy. Tak. Czy tam możecie otworzyć oczy, nie wiem. Mieliście karę w każdym razie. Teraz już nie. Już teraz już nie, bo czas na reklamy. W opisie macie nie tylko zrzutkę, ale też link do Canal Plus i możecie tam oglądać różne rzeczy w Canal Plus.